Witajcie, kochani. Mogę się z wami w końcu oficjalnie przywitać. Nie wyglądam jakoś dobrze w tym świetle, nieważne. I chcę was zabrać na majówkę ze mną. Jadę do osoby, która jest dla mnie bardzo ważna. Nie mówiłem wam o tym, co się dzieje w moim życiu za bardzo, jeżeli chodzi o miłość, o uczucia i tym podobne. Jestem teraz w Warszawie, bo przyjechałem sobie wcześniej po pracy do Warszawy i mam pociąg do Łodzi o godzinie 11:44. Wstałem trochę wcześniej, żeby zrobić sobie w miarę włosy. Wyciągnąłem na szczotkę, troszkę je podkręcę, żeby mi się trzymały przez parę dni. I jestem szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie wiem, czy chce mi się malować, czy mi się nie chce malować. Myślę, że trochę się podmaluję. Jest na dworzu piękna pogoda. Jest słonecznie, jest energetycznie. Nie wiem, jakoś tak ze mnie wszystko wychodzi. Taka pozytywna energia. Mam nadzieję, że wasza majówka też wygląda świetnie. Ja was zbiorę ze sobą. Co będę mógł pokazać, to pokażę, bo mamy sporo planów. Do zobaczenia potem. Powiem tak. Nie jestem przystosowany do takich podróży. Nie miałem czasu nic wcześniej nagrać, bo oczywiście byłem spóźniony. Jestem teraz w jakichś koluszkach. Żywej duszy tu nie ma. Jakby cały świat był zarezerwowany tylko dla mnie. Czekam na przesiadkę. Zrobiłem nawet dzisiaj make-up. Bardzo delikatny, ale mam piegi. Narysowałem sobie piegi. Jakoś blado w tym świetle wyglądam. Jest. Taka majóweczka, ale czego się nie robi. Jestem trochę podekscytowany, a trochę przerażony. Dzwoniłem właśnie przed sekundą. I myślałem, że to jest w ogóle jakaś... Te koluszki, mam tu przesiadkę, bo nie było już biletów na bezpośredni pociąg. I myślałem, że to koluszki to jest jakaś wielka metropolia. Mówię, pójdę, zapytam się, z którego peronu mam tą przesiadkę do Łodzi. Wysiadała tu dwa perony, więc prawdopodobieństwo, że nie trafię, jest bardzo małe. No ale się cieszę, jest piękna pogoda. Jest cudowny vibe, trochę mi się włosy rozwaliły. Nieistotne. Ale jest puściutko, wszyscy powyjeżdżali. Ja się spakowałem w jedną walizkę. Jestem z siebie dumny. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jedziemy do Łodzi. Idę się teraz dowiedzieć, co dalej. Bo nie chcę wsiąść do złego pociągu. Tego bym nie przeżył. Mam jeszcze 40 minut. Zobaczę, czy można tu coś zjeść. Bo jestem bardzo głodny. Nie zdążyłem zjeść śniadania. O Boże, ale dobrze, jestem bardzo szczęśliwy. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram wam trochę więcej na temat tego, co się dzieje w moim życiu. Ale chyba poszedłem w złą stronę. Cały ja. Tam są schody. Po co się orientować, w którą stronę, jak się nagrywa vloga? Ale czegoś nie robi dla was. I... Kolejne dni zobaczycie, będzie spełnione jedno z moich największych marzeń, a mianowicie idę do wrocławskiego zoo, tam gdzie powstało to nowe afrykanie. Pewnie będzie bardzo dużo ludzi, bo nawet w pociągu słyszałem rozmowy jakichś ludzi, że też się tam wybierają. Super, koluszki. Zasiadłem sobie tu na chwilę, żeby wam trochę poopowiadać, ale czuję się tu jak alien, naprawdę. Te piegi nie wyglądają atrakcyjnie. Trochę chyba za duże, ale chciałem wyglądać cute. Dawno nie byłem tak rozanielony. Jeżeli mogę użyć takiego słowa.
Myślę, że ta majówka będzie bardzo wyjątkowa. Mamy sporo planów razem. Myślę, że nie będę wam mógł pokazać tej osoby, do której jadę. Chociaż zobaczymy, jak ona się zapatruje na to. Ale cieszę się z jednej rzeczy. Będę miał prywatnego operatora kamery. Bo ja pewnie jak pojadę do tego zoo, to będę latał tam jak dzik. I patrzyłem sobie na research tego miejsca i tam trzeba naprawdę poświęcić sporo godzin, żeby jakkolwiek zwiedzić to wszystko i są tam spore kolejki, więc pewnie będzie sporo dzieci, rodzin. No ale cóż, mi najbardziej zależy na tym afrykarium, które powstało, bo ja oglądałem bardzo dużo filmów na ten temat i wydaje się to miejsce naprawdę sporą inwestycją. Taką godną zobaczenia, jak już się jest. Bo mówię, z Łodzi będziemy iść niedaleko do Wrocławia, bo będziemy jechać samochodem, więc będzie to około godziny. Więc myślę, że jeszcze znośnie, jeżeli chodzi o podróż. Nie znalazłem tu nic, nie ma tu toalety, nie ma tu nic do jedzenia, nie ma żadnego kiosku. Chce mi się bardzo pić, chce mi się bardzo jeść, mogłem sobie jakieś śniadanie zorganizować, ale oczywiście wszystko robiłem na biegu. Pewnie na miejscu coś zjemy. Kolejny dzień, ja wczoraj się nie odzywałem, bo chcieliśmy spędzić trochę czasu razem i tak naprawdę nie robiliśmy nic szczególnego, co mógłbym wam pokazać, że tak powiem, bo zjedliśmy sobie kolację, byliśmy na spacerze na mieście, pooglądaliśmy sobie kuchenne rewolucje, co lubimy razem robić i co? Ja teraz czekam na powrót z pracy. Trochę poogarniałem tutaj w kuchni po naszej wczorajszej kolacji i pysznym makaronie. Boże, jaki pyszny makaron wczoraj jadłem, to jest aż abstrakcja. Jak można zrobić tak idealnie makaron al dente? No ale nieważne, ja tu nie jestem od gotowania. Jak mówię, niedawno wstałem. Trochę ogarnąłem, no i co? Ja, jest godzina dopiero po 7:00. Więc jeszcze bardzo wcześnie. Pójdę się zaraz szybciutko wykąpać. I myślę, że trochę ogarnę twarz. No muszę zrobić jakieś włosy. No bo my dzisiaj jedziemy do tego Wrocławia. Jezu, jakiś kaszel mnie męczy. Jedziemy do tego Wrocławia. Więc no chciałbym trochę jak człowiek chociaż wyglądać, bo pewnie pójdziemy do jakiejś restauracji. Ja już nie mogę się ogólnie doczekać. Nie mogę się doczekać tego wyjazdu. Droga nie jest długa, bo będzie to z godzina drogi, powiem wam szczerze, więc jakoś strasznie nie ma masakry z tym. Bo dzieli nas jakieś 80-100 km, coś takiego. Mam nadzieję, że nie będzie wielkich kolejek. Pogoda nie jest tragiczna. Jest trochę zachmurzone, ale mam nadzieję, że gorąco nie będzie. Bo ja nie mam żadnych krótkich spodni ani nic, mam same długie, a nie chcę się zapocić w tym, za jak będę latał. Ja teraz idę się ogarnąć, dopiję sobie tą kawę i będę wam update'ował, jak wygląda ta sytuacja. Ja się trochę ogarniam już do tego wyjazdu i muszę wam powiedzieć, że ja się nie mogę odkleić od tej kredki. Dzięki wam bardzo, że napisaliście mi w komentarzach i rozpoznaliście ten produkt, bo tylko mi się skończy, to robię sobie zapas tej kredki. No i kolejna wspaniała polecajka. Krem emolientowy. Te kremy zazwyczaj są bardzo drogie. Tak jak Cetaphilu i tym podobnych. Ja mam cudowną alternatywę. Krem z Lambre, to jest Microbiome Face Cream. Tutaj na drugim miejscu jest skwalan. Są różne wyciągi roślinne. Bardzo ten krem polecam. Jeżeli podróżujemy, ja wiem jak będzie zmiana wody, zmiana otoczenia. Ja wiem, że ta buzia trochę może ucierpieć na tym. Bo moja buzia bardzo nie lubi zmian. I zawsze ten krem jest takim ratunkiem.
bo wiem, że on zadba o tą barierę hydrolipidową. No nie mogę się napatrzeć na te brwi. Ja trochę się podmaluję, nie będę się jakoś bardzo malował, bo myślę, że to nie jest miejsce na makijaż. I czekam i czekam w samotności. Myślę, że niedługo będziemy wyruszać. Skończyłem makijaż, chociaż nie jest to dzisiaj szczyt moich możliwości. I nie jestem już sam, wszystko wróciło do normy, śniadanko się samo robi. Tak, taką postać rzeczy bardzo lubię, powiem wam szczerze. Dobrze, no, ja nie będę oszukiwał nikogo. I myślę, że niedługo będziemy się zbierać. Pogoda nie jest zbyt dobra, bo ma być deszczowo, no ale jak mamy to w planach, musimy to zaliczyć. Taka jest prawda. Pyszne śniadanko się robi. Co my będziemy dzisiaj jeść? Tosty z guacamole na ciemnym, pełnoziarnistym pieczywie. Ja się nazapierdalam rano, teraz ty to masz robić. Nie obchodzi mnie. Jak zwykle. Takie właśnie słyszę teksty. To jest toksyczny człowiek. To jest toksyczny człowiek. A wszyscy mi odradzali. Nie, żartuję, nie odradzali mi wszyscy. Dobrze, najważniejsze, że śniadanie samo się robi. Ja się bardzo zmęczyłem rano. Samo się nie robi. Robi się samo. Twoimi rączkami, a ja sobie będę jadł pyszności. Ja już jestem gotowy. Na... Słownictwo! Ja już jestem prawie gotowy. Nawet nie wyszło to tragicznie. Oczywiście zostałem pospieszany, że lepiej nie będzie. Taka jest sympatia ze strony tego pana. Pakuje się szybko i myślę, że będziemy za chwilę spadać. Spotkamy się już we Wrocławiu. My już wyruszyliśmy, ale przebrnąć dzisiejszego... Nerwowe tiki. Wybrnąć dzisiaj z miasta to jest absurd, naprawdę. Ile ja się dzisiaj przekleństw nasłuchałem od mojego szofera. To niemożliwe. Pogoda dzisiaj nie jest sprzyjająca. Myślę, że będziemy jedynymi osobami w tym zoo. Ale dobrze, bardzo dobrze. Ja na tłoku nie lubię. I powiem wam szczerze, jestem bardzo zadowolony z koloru tej konturówki nowej z Eveline. Na początku byłem sceptycznie do niej nastawiony, ale mogę wam ją naprawdę z czystego serca polecić. I niczym nie wypełniałem tych ust. Dzisiaj jest vibe lat 90. Pokażę wam troszeczkę pięknych widoków. Rzeka Wielunia pyszna. A po co ja ci i tak nie chcę pokazywać? Całe szczęście. I tak cię nie będę pokazywał, bo wszyscy nie będą do ciebie pisać. Ja tak, po co mi to? A po co ci to właśnie? Lepiej trafić nie mogłeś. Oczywiście wjechał Energol, bo musi być energia. Nie spaliśmy. Znaczy spaliśmy dużo, ale... Dawno kawy nie piłeś. To prawda, dzisiaj dwie kawy już wypiłem. Ale musi energetyk wjechać. Byliśmy na stacji, więc jest to nieodzewna część. Ale jestem bardzo zachwycony. I powiem wam, mam taki jeden wniosek. Bo jestem w całkiem innym województwie. I naprawdę Polska jest bardzo różnorodna. Bardzo, bardzo, bardzo. Teraz jedziemy gdzie? Do Małopolskiego? Czy gdzie? Do Dolnośląskiego. Dolnośląskiego. Więc ja... Przez Wielkopolskę. Przez Wielkopolskę. Ja dzisiaj jestem... Nie dzisiaj, od paru dni zwiedzam naprawdę sporo. Pola rzepaku. Trzeba pierdolnąć fotkę w polach rzepaku. Taki był trend. Całą sesję. Tak. Ja już jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, chociaż droga była... A po co tak uciekasz? Wracając do tematu, jestem bardzo podekscytowany faktem, chociaż droga była długa. Ale... Już jesteśmy niedaleko. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek. Były tam kolejki? Nie było tam kolejek chyba, prawda? Nie. Bardzo ładny teren tu jest przed tym. I ładnie to wygląda. O. Ominęło nas już całe karmienie wszystkich zwierząt. Ale przebrnąć przez ten Wrocław było bardzo ciężko. Trochę błądziliśmy, bo nawigacja nas źle pokierowała. I dobrze, już niebawem. Pierwszym punktem będzie Afrykarium i naprawdę robi to wrażenie. Nie wiem, jak mi będzie słychać.
Ale jest to ogromne, to jest ogromna inwestycja. Halo? No cześć, jak tam u was? Zaściągnięcie bluzy. Chodźcie. My już jesteśmy w domu. Bardzo nas deszcz złapał, jak wracaliśmy. I nie uwierzycie, co ja oglądałem. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Takie rzeczy sobie oglądam. Tak, zgadza się, mecz. A co do zoo? Powiem wam tak, troszeczkę miałem inne oczekiwania, tak, Afrykarium genialnie zrobione. Genialnie. Ale reszta, nie wiem, po prostu takie to wszystko było chaotyczne, myślę, w tym zoo. Niektóre wybiegi były fajne, niektóre takie bardzo zaniedbane, a nie widzieliśmy też najfajniejszych zwierząt, bo nie był wypuszczony słoń, nie było nosorożca. Widzieliśmy szympansy, które były w bardzo dziwnych klatkach, które wyglądały jak cele więzienne i one tak patrzyły strasznie smutno. Ja myślałem, że wszystkie zoo są tak jakby na jednym poziomie, bo w Warszawie małpiarnia jest przepięknie zrobiona. Te szympansy mają przepięknie. Widzieliśmy małe małpeczki z połabanym ogonem. No dziwnie było. Bardzo dziwne mam wrażenie co do tego. Niech wszyscy wiedzą, że piję. Boże. Delicious. I tyle chyba. Dzięki wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście też miłą majówkę. I do usłyszenia.